zabłądzona, a do babci idzie się tam. Skręcisz za tym dębem w lewo potem. Ale ja i tak nie trafię. Co za trąba? Chodź. Nie trawa, hop, hop, hop. Zajowego dzielny, dzielny, dzielna baba. Tych czerwonych papryków już wiele, a jestem jeden, jedyny dzień. Jedam od bajki do bajki, ledwo zdążam. Jak jeden dzień, może być tu, tam, tu, tam, 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 rozczytam tam. Jest to czerwony kapturek. Pomyłka, mój pomalowany kolega. Czerwony kapturek to ja, gdzieś to jest mój winny. Zdrastwuj, w czym mogę pomóc? Radla pomożesz? Oczywiście, jestem pionierką i to mój obowiązek. A więc posłuchaj, jestem czerwony kapturek i szukam wigwamu mojej babci. Zdula, to ja jestem czerwony kapturek. Idę do babci. To wygwęcie! Czerwony kapturek to ja! Ja przepraszam, ja szukać igla mojej babci. Tu tram, tu płetwa rodzina, przysmaki, babunia kończy dzisiaj 100 lat. A ja wnuczek, czerwony kapturek, gdzie iglo? Co tu się dzieje? Niedługo będę tańczyć pod górą lodową albo na krzew. No nie, tak to my się nie dogadamy. Radzą poszukać wilka. Zresztą bardzo to mi twarzy dobrze radzą. No i o czym tu dyskutować? Mamy szukać? To szukajmy, presto, presto. Plumy, plum, plum, plum. Co to za czerwony tłum? Idę sobie przez Dąbrowę i nikogo się nie boję. Przednę lisa, przednę sobę, bo mnie straszą obydwoje. Jestem bardzo dzielna, gdy do mej babci idę, by zanieść jej lekarstwa. Doglądać gospodarstwa, przewietrzyć poduszeczki, nakarmić gołąbeczki. Cały świat to wie, a wilczysko nie. Nie powiem, bo babcia jest dobra, a ty pożerasz wszystko, co dobre. Dajcie spokój, dlaczego rozmowa nie ma sensu? Dlaczego? Bo to jest dialog, a nie można prowadzić dialogu z takim tłumem. Co za bałagan? Jak ja je wszystkie podjadam? Poddaj się, złe wilczysko! A idźże do diabła, pani zajoba! Akurat ci powie za babą pęka, łeb mi pęka! No to co będziemy robić? Takie nudy! Nudy? Gdzie pani była, pani zajoba? Po lesie chodziłam, wiem, Jurki liczyłam. Mężowi roboty doglądałam, bo mój za nie mógł. Myślałam, że już pożarłeś kapturka. Którego? Nie o czerwony. Ale o który? Good morning, sorry. Idę do babci na popołudniową herbatkę. Patrz okląd i drogę zgubiłem. Tamtędy, dziewczynko. Ślepa jesteś kobietą, jestem chłopcem. Tędy. Nie, nie tam. Tam tą stronę. Thank you very much, pani Witku. Co to było? Guten Tag, Herr Wolf. O matko! Jak może? Pan coś wie, pani Wilku? Jako żona Gajowego mam obowiązek widzieć, co tu się dzieje. Panie Wilku, dłużej nie mam zamiaru czekać. Proszę presto coś z tym zrobić. Świetny pomysł. Ja
będę Red Hood, to znaczy czerwony kapelusz. A ja czerwona pałeczka. Czerwony turban, to brzmi dumnie. Ośmielam się prosić zacnych braci i piękne siostry o zgodę na imię czerwone kimono. Pewien mój znajomy tytuł chętnie zastąpi dostojnego winka. Zna to ciekawe zdrowie. Nie mruczki, nie górki, nie płyć, nie szyć, czerwone kapturki, to wcale nie my. Mamy swoje własne bajki, już chodzimy w nie. Nowe bajki, samo grajki i kochamy je. Nie mruczki, nie górki, nie płyć, nie szyć, czerwone. I z czego się cieszycie? Bardzo łatwo chodzić po lesie i wydzierać się, a stare, poczciwe wilczysko przypłaci to zawałem. Czy nie wiecie, czerwone bestie, że wilk jest pod ochroną? Zaraz pójdę naskarżyć mężowi leśniczemu. Ej, panie wilku, panie wilku. To naprawdę pan umiera, czy tylko tak na niby? Co poradzić można tu? Nie trawa, hop, 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 z gajowego, z żony gajowego, peksa, lala, a nie chłop. Daj spokój. Nie ryć. Nie ryczę, bo kto ryczy? No i co, pani gajowa? Ocaleni, jesteśmy ocaleni i nasza beka też ocalona. Świeci słońce i jest prawo. Teraz wy nam bicie brawo. Brawo! 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 Zapraszamy tego przedstawienia, czyli panią Monikę Parczewską. Zapraszamy do nas. Pięknie, dziękuję. Wspaniałe przedstawienie, naprawdę. Chcieliśmy podziękować bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. To nasza współpraca z biblioteką trwa już 3 lata. A dzisiaj kolejne spotkanie, minęły 2 lata, ja mam wrażenie, że to było wczoraj. Tylko jak patrzę na te dzieci, to mi się wydaje, że to z 5 lat, bo jakieś takie wyrośnięte, dojrzałe. Ale właśnie dzięki temu, że wyrośnięte, że dojrzałe, to przepięknie zaprezentowali się na scenie. Talenta aktorskie rosną, jak widać, i niech rosną, tak, na chwałę i na pożytek. Dziękujemy ślicznie. Tutaj podziwiam Monikę, że potrafi zapanować nad nim, a jeszcze stworzyć coś tak pięknego, co dzisiaj oglądaliśmy, proszę Państwa. Piękne. No, poniedziałek zaczął się od niespodzianek, łącznie z tym, że ktoś mnie wytargiał za ucho. Bardzo dziękuję za to wspaniałe widowisko. Moniko, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Wam, drogie dzieci. Wiele pracy, ogrom pracy, słuchajcie. No, wszyscy mamy do czynienia z tą sztuką, czy chcemy, czy nie chcemy, z teatrem i wiemy, jak wiele kosztuje przygotowanie tych młodych artystów, tego żywiołu do tego, żeby powstało coś tak niezwykle ładnego, a przy tym, no można powiedzieć, uporządkowanego, bo teatr porządkuje nasze emocje, nasze doznania. Słuchajcie, moi drodzy, ja nie będę długo mówił, tylko powiem tak. Bardzo dziękuję bibliotece naszej, miejskiej, kochanej bibliotece, że potrafi tak pięknie pokazać, iż nie ma żadnej granicy, jeżeli chodzi o to, że ktoś chce się dobrze pobawić i przy tym się wspaniale uczyć. Bardzo dziękuję jeszcze raz bibliotece. Dziękuję szkole. Dziękuję Moniko, Tobie. Dziękuję Wam, dzieci. I powtórzycie to jeszcze może kiedyś? Dobrze. Czy możemy liczyć na następne przedstawienie? Tak! No, to już jest to super. Brawo.